Wszyscy czekają ja też czekam. Przyjacielu. Dużo was już jest. Bo ja się nie wstydzę. W ogóle zaskakuje mnie Bóg coraz bardziej. Wczoraj na tym spotkaniu, kiedy modliliśmy się o udzielenie, kiedy kładłam ręce na niektórych z was, to czułam autentyczny transfer. I ja tam z tego końca miałam się wrócić na początek. Mówię, Boże, w ogóle o co chodzi? Czy jestem tak zmęczona? Czy po prostu dałam coś z siebie ludziom? Na niektórych kładłam ręce i powiedziałam, że wyjdź z mojego. Weź z tego, co ja wypracowałam. Dlatego, że dostałam od Boga takie słowo, że jestem w Bogu i ja mam w sobie ducha zachęty. Ja mam w ogóle w sobie ducha, który się odnawia. Ja mam w ogóle w sobie Bożego Ducha, który cały czas mi daje nowe siły. I jak na jedną osobę położyłam ręce, to nie mogłam z niej tych rąk zdjąć. I wiem, że rozpocznie się w tobie praca Boża. Nie bój się tego. To jest praca również ku oczyszczeniu. Był kiedyś taki człowiek, nazywał się Erlo Stegen i on był przebudzeniowcem, chyba w Afryce. Pojechał tam z pewnym przesłaniem i dostali na kościół szopę. I w szopie było gromadę gnoju. I on mówi, Boże, numer mi taki wywalasz? Dajesz mi szopę z gnojem i Bóg do niego powiedział, że to namaszczenie, które jest na tobie, to jest najpierw, żeby gnój wywalić z tej szopy. Będziecie gnój wywalać z tej szopy. I mam też takie słowo do was, że namaszczenie, które jest u nas w Kościele, namaszczenie, które płynie przez nas, między innymi jest też dane do tego, aby w pierwszej kolejności wyrzucić gnój ze swojego życia. Czym jest gnój? Gnój jest ciężki. Dzisiaj tutaj przed nabożeństwem brat to mi powiedział, że na gnoju się można również poślizgnąć. Gnój ma taką specyfikację, że można się na nim przewrócić. Czyli jeśli jest gnój w twoim życiu i ten gnój nie jest wyrzucony, to prawda się poślizgnie. Prawda się poślizgnie. Opowiadałam wam kiedyś takie świadectwo, jak w domu robiliśmy łazienkę i Norbert nam robił i pod jedną płytkę, posłuchajcie, nie był dobrze oczyszczony, podłoże nie było dobrze oczyszczone. I po jakimś czasie, kiedy ja tam wchodziłam i stawiałam swoją nogę, to było takie klik, klik, klik. I Duch Święty dał mi na podstawie tego objawienia, że podłoże nie zostało dobrze oczyszczone i klej nie zawiązał. Podłoże nie zostało oczyszczone i klej nie zawiązał. I tak samo jest w naszym życiu, że gnój, tak, powoduje to, że tak naprawdę prawdę, którą słyszymy, ona się nie ma do czego przykleić. Dlatego, że w pierwszej kolejności namaszczenie, które jest tutaj, namaszczenie, które jest dane, Bóg, który przychodzi, tak, to jest po to, żeby powyrzucać gnój ze swojego życia. Wiecie, ja byłam uczona między innymi tego, że to w ogóle namaszczenie jest dla ludzi niezbawionych. Ja mam iść i mam prezentować to namaszczenie dla ludzi niezbawionych. Nie cały czas, aby to namaszczenie usługiwało ludziom z Kościoła, ponieważ to ty masz być generatorem namaszczenia. W tobie jest namaszczenie. Ty jesteś w Bogu. Rozumiesz? Czyli ty w ogóle masz w sobie ducha, który nigdy nie zasypia i nigdy nie gaśnie. Wczoraj, kiedy wracaliśmy do domu, mówię, jestem zmęczona w ogóle. I wiecie co? Śmieliśmy się tak w samochodzie. Mówię, Boże, w ogóle jutro ja już nie mam siły prowadzić jutrzejszego uwielbienia. Ale wiecie, ja znam Ducha Świętego i między innymi chcę do was dzisiaj mówić o Duchu Świętym. Kim jest dla ciebie Duch Święty? Kiedyś zadałem wam takie pytanie, kim jest dla ciebie Jezus? A dzisiaj chcę ci zadać takie pytanie, kim jest dla ciebie Duch Święty? Dlatego, że Jezus Chrystus
zamieszkał w nas przez Ducha Świętego. To nie jest tak, że On fizycznie wszedł do Twojego serca. Rozumiesz? On przez wiarę zamieszkał w naszych sercach przez Ducha Świętego. I od tamtego czasu powołał Cię do relacji z Duchem Świętym. I kiedy wracaliśmy wczoraj do domu, mieliśmy się strasznie z kangura. Ja w ogóle mówię, Boże, czemu rozważam kangura? Jakiś czas temu Wiktor taki filmik nam dał do obejrzenia. Niektórzy z Was już go oglądaliście, ten z cyklu Adam Adam. I jakiś czas temu dał nam do obejrzenia film o kangurze. I jak ja tego obejrzałam, to się strasznie śmiałam. W ogóle mówię, Boże, dziękuję Ci, że Ty jesteś prosty. W ogóle wiecie, Bóg jest prosty. Bóg chce przychodzić do nas w prostocie. On jest mega prosty. Tylko kwestia, czy my wierzymy w tą prostotę. To człowiek komplikuje rzeczy i kombinuje w ogóle z rzeczami Bożymi. A Bóg jest mega prosty. Kiedy obejrzałam ten filmik, w ogóle wiecie, zawsze miałam taką wizualizację przyjemnego kangura, że kangur to jest takie stworzonko strasznie miłe, z dużą torbą i tam sobie jakoś, wiecie, skacze. A kiedy Wiktor mi pokazał ten film, to pokazał mi tego kangura, ja się tak zaczęłam śmiać, w ogóle obejrzyjcie sobie, wpiszcie sobie w Google na YouTube, nie wiem, kangur dostał wpysk, coś takiego i wyświetli wam się taki filmik. Po prostu zobaczyłam bramkarza. W ogóle nie widziałam takiego kangura. W ogóle kangur trzymał tak psa i go dusił. I podjechał do niego facet. Facet podjechał do tego kangura. A kangur w ogóle, wiecie, klata rozbuchana, dwie łapy podniesione w ogóle, wiesz, do przodu. I on jest gotowy w ogóle do walki. Gotowy jest w ogóle do walki z tym facetem, który przyszedł ratować tego psa. Rozumiecie? I ten facet do niego podszedł i normalnie wycedził mu prosto w ryj. A kangur w ogóle jest gotowy do walki. W ogóle również układa swoje pięści. Rozumiecie? Akurat tego potrzebowałam wczoraj. Wczoraj w ogóle Bóg do mnie mówi, w ogóle przypomnij sobie hipopotama. Ja mówię, w ogóle o co chodzi? Wiesz, wiedziałam, że chce przyjść do mnie z pewnego rodzaju świeżością. Tak? Tak jak mówię, udzielenie to jest w ogóle, wiecie, no, udzielenie, no czegoś udzieliłam, coś dałam, tak? Poczułam jakąś słabość, aż po korytarzu mnie tak trochę przewiozło na ścianę. I rozważałam sobie wczoraj hipopotama. W ogóle daj się Bogu rozśmieszyć. W ogóle poddaj się Bogu. Daj temu Bogu się rozśmieszyć. My kiedyś byliśmy w zoo i w ogóle oglądamy hipopotama. Jest z nami Sara, ja jestem dojrzała kobieta, rozumiecie? I nagle wychodzi z wody hipopotam. Ja w ogóle mnie, ale jazda, w ogóle zaczęłam się tak śmiać. Rozumiecie? Zaczęłam się strasznie śmiać. Mówię, tak wygląda hipopotam? Taka pupa, taki w ogóle łeb, a nogi takie? Mnie po prostu, i raz takie słowo, rozumiesz? Gdzie byłaś? Jak stwarzałem hipopotama? W ogóle czymkolwiek się dzisiaj martwisz? Rozumiesz? To pomyśl o tym. Gdzie byłeś, kiedy Bóg stwarzał hipopotama? Nie martw się w ogóle. Nie martw się i nie trudź się. Posłuchajcie, u nas w Kościele jest bardzo dużo nauczania. Bardzo. Ale to nauczanie nie jest dane po to, aby Cię obciążyło. Rozumiecie? Chodzi o to, abyście pracowali z Bożą prawdą. Prawda jest uwolniona, ale żeby ona w Tobie wzrastała, tak? To Ty musisz z tą prawdą pracować. Z prawdą się pracuje. Namaszczenie, które jest, tak, ono nam ułatwia pracę na nauczaniu. To jest po to. To są dwie złożone ze sobą rzeczy. Namaszczenie wytwarza swobodę do tego, że Ty na przykład widzisz problem. W innym miejscu być może bujałbyś się 20 lat i byś nie widział problemu, ale namaszczenie łamie jarzmo i ono Cię wprowadza w miejsce, że Ty widzisz w ogóle problem. Rozumiecie? I teraz co się bierze? I teraz, kiedy namaszczenie z zewnątrz uderza w Ciebie, tak? To kolejną rzeczą, ja biorę nauczanie i co robię? Pracuję na tym nauczaniu. Inaczej to nauczanie jest w ogóle nieużyteczne. W ogóle. Nauczanie, czyli w ogóle cały system głoszenia bez praktykowania jest dla nas niczym. Niczym. Prawda niepraktykowana jest kłamstwem. Ona się zamienia w naszym życiu w teorię i w konsekwencji w gnój. Rozumiecie? W konsekwencji w gnój, którego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie użyć.
Jeśli my nie praktykujemy rzeczy, jeśli my nie bierzemy swoich dusz na warsztat, to słowa, które tutaj słyszymy, one są dla nas po prostu nieprzydatne. One po prostu są dla nas nieprzydatne. Posłuchajcie, ja w ogóle kocham Jezusa. Ja w ogóle kocham Jezusa i znam głos Ducha Świętego. I jestem prowadzona przez Ducha Świętego. I chcę Ci powiedzieć, że Bóg chce Cię prowadzić. On chce, żebyś Ty znał głos Ducha Świętego. On w ogóle nie chce, żebyś Ty się opierał na człowieku. Posłuchajcie, urzędy są dane po co? Po to, żeby przygotować świętych do dzieła usługi. Tak? Po to, żeby przygotować świętych do dzieła usługi. Ale to Duch Święty został Ci dany. Jako ten, który Cię będzie wprowadzał we wszelką prawdę. On Cię będzie wprowadzał w prawdę, On Ci będzie tłumaczył rzeczy, On jest Twoją radą, On jest Twoją pomocą. Rozumiecie? Duch Święty. Bez relacji z Duchem Świętym my w ogóle nie wiemy, co mamy robić. Rozumiecie? Bez relacji z Duchem Świętym, co w ogóle robić w życiu? Co w ogóle robić? Ja nie wiem. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana. Namaszczenie również, które dzisiaj było uwolnione, chciałabym, żebyście pracowali na tym namaszczeniu. Zobaczcie, jak już jest nas dużo. Rozumiecie? My nie możemy marnować tego namaszczenia. To namaszczenie nie jest po to, aby go zmarnować. Ono jest po to, aby na nim pracować. Na tym namaszczeniu trzeba pracować. W ogóle trzeba potem odtwarzać sobie rzeczy, czy uwielbienie, czy słowo i pytać Ducha Świętego, Duchu Święty, powiedz mi, co Ty w ogóle chcesz mi, co Ty w tym temacie masz mi do powiedzenia. I oczywiście wiecie, Duch Święty bez zgody Twojej też nic w Twoim życiu jak gdyby nie zrobi, tak? Ponieważ z Duchem Świętym trzeba się zgodzić. Ja od kiedy przyjęłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, ja zgodziłam się na prowadzenie Ducha Świętego. Czyli przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ja powiedziałam, Duchu Święty, Ty mów w domie, a ja Cię będę słuchać. Kiedy On do mnie mówi w prawo, kiedy w lewo, to w lewo, kiedy naprzód, to naprzód. Rozumiecie? Poznałam Jego głos. Poprzez to, że byłam posłuszna podstawowym rzeczom, prawdą, które słyszałam. Słowa z Biblii, ja brałam je na warsztat, ja podchodziłam do nich poważnie. Zaczęłam uczyć się słuchać głosu Ducha Świętego. Czemu dziś mogę robić pewne rzeczy? Bo ja znam głos mojego Boga, bo ja znam głos Ducha Świętego. On do mnie mówi, ja jestem Jemu posłuszna. Rozumiecie? I tutaj nie ma czegoś takiego, naucz mnie pewnych rzeczy. Ja Cię niczego nie nauczę. Ja Ci mogę powiedzieć zasadę, tak? Ja Ci podam zasadę, ja Cię pouczę, ale generatorem namaszczenia w Twoim życiu, tak? Jesteś Ty sam. Ty sam jesteś generatorem namaszczenia w Twoim życiu. Duch Święty mieszka w Tobie. Jezus został uwielbiony i Duch Święty został nam dany. Tak? Jezus odszedł do nieba i jest w niebie, a nam został dany kto? Duch Święty. Nie urząd jakiś, nie jakiś człowiek, tylko Duch Święty. Posłuchajcie, to wszystko, co ja dzisiaj mówię, trzeba brać przez pryzmat całokształtu nauczania, który jest u nas w Kościele. Nie bądźcie też w takim miejscu, że wybieracie sobie jakieś perełki, to co jest dla Was wygodne, ale bierzcie w ogóle całokształt nauczania. Mega ważny jest całokształt nauczania, bo tak jak mówię, dopóki gnój z życia człowieka jest niewyrzucony, to ciężko jest pracować. Ciężko jest pracować, wiecie, w ogóle trudno. A jeszcze jest coś takiego, że jak na przykład gnój zarbo, jak on jest mokry, to wiecie, łatwo jest go wyrzucić. Ale często jest tak, że gnój zasechł, on jest suchy i wtedy w ogóle, wiecie, trzeba go po prostu podważyć. Trzeba podważyć ten gnój. Ja w swoim życiu podważałam gnój. Kiedyś spotkałam się z takim człowiekiem i on w ogóle mówił coś na temat warowni. Wiecie, gnój może też utworzyć w życiu człowieka pewnego rodzaju warownię. I tą warownię trzeba podważyć. Ją trzeba podważyć łapką, tak? Słowem Bożym. Podważamy gnój i zastępujemy to prawdą Bożą. I ja tak robiłam w swoim życiu, ponieważ ja miałam utarte toki myślowe. Miałam pewnego rodzaju zwoje gnoju w swojej głowie. I namaszczenie, w którym przebywałam, pomagało mi, tak? Zlokalizować gnój. W konsekwencji, poprzez posłuszeństwo Bogu i rozpoznanie w ogóle usługi Ducha Świętego, ja brałam łopatkę, podważałam gnój, wykopywałam gnój i w to samo miejsce wkładałam Boże rzeczy. Nie ma innej pracy. Nie ma innej pracy. Bez wywalenia gnoju, namaszczenie, które jest tutaj, w ogóle Wam nie będzie usługiwało. W ogóle. Gwarantuję to Wam.
I wiecie co? Chcę wam włożyć dzisiaj do ręki pewnego rodzaju narzędzie. Duch Święty chce do ciebie mówić, ponieważ On cię zna. On bada twoje głębokości. Kiedy ja na kogoś nie położę rąk i Duch Święty mi nie objawi, to ja nie wiem, że ja jestem wróżka. Rozumiecie? To chodzi o to, że Duch Święty, On będzie cię wprowadzał w prawdę. To Duch Prawdy. Ewangelia Jana 14, 16, 17. Ja prosić będę Ojca i dla wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was jest. Zbuduj relację z Duchem Świętym. Jeśli jeszcze nigdy tego nie robiłeś, może jest tak, że w ogóle twoje życie chrześcijańskie to jest totalnie życie oparte na drugim człowieku. Nie ma się tego wstydzić, nie ma się, posłuchaj proszę, nie ma się w ogóle czego wstydzić. Jeśli dzisiaj właśnie Duch Święty będzie mówił do ciebie te rzeczy, to weź je na warsztat. Często jest tak, że opieramy swoje życie na drugim człowieku. Rozumiecie? Na pewnym etapie to jest dobre. To jest dobre, bo Bóg nam daje urzędy, one mają nas przygotowywać i tak dalej. Ale mówię, przygotowywać. One mają nas przygotować do dzieła usługi. W ogóle wszystko chodzi o to, żebyśmy byli chrystocentryczni. Chodzi o uwielbionego Jezusa. Chodzi o to, aby Jezus był uwielbiony. Kiedy ty będziesz miał relację z Duchem Świętym, to Jezus jest uwielbiony, gwarantuję ci to. Kiedy ty będziesz słuchał Ducha Świętego, to Jezus jest uwielbiony. On jest wtedy uwielbiony. Wiecie, w ogóle Bóg nie odda nikomu swojej chwały. Chodzi o to, że ty, mając relację z Duchem Świętym, kiedy On jest dla ciebie realną pomocą, realną odpowiedzią, gwarantuję ci, że twoje uwielbienie się zmieni. Twoje uwielbienie Boga się zmieni. Wiesz, bo tak to nie wiadomo komu podziękować. Bogu czy człowiekowi? Komu podziękować? Rozumiecie? Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Kiedy przyjąłeś Jezusa jako osobistego Zbawiciela, Duch Święty zamieszkał w tobie. On po prostu w tobie mieszka. Ale trzeba się odróżnić, tak? Na Niego głos. Trzeba się zgadzać w ogóle z Nim. Przede wszystkim to jest to pierwsze takie, wiecie, jak gdyby, gdzie lecimy, tak? Gdzie lecisz wtedy, kiedy potrzebujesz pomocy? Gdzie lecisz? Kiedyś byłam w pewnym kościele i ktoś tak do mnie właśnie powiedział, a czemu ty mówisz w ogóle o tym mi? A czemu ty Ducha Świętego nie zapytasz? Czy ty wierzysz w ogóle, że On do ciebie może powiedzieć? Że On do ciebie może powiedzieć coś mądrego? Wiecie, że ja w ogóle polegam na tym, co mówi do mnie Duch Święty. Ja w ogóle podchodzę do tego bardzo poważnie. Kiedy On do mnie mówi o hipopotamie, to ja rozważam tego hipopotama. I natychmiast przychodzi do mnie, w ogóle jestem zmęczona i przychodzi do mnie radość. Bo to On jest dla mnie radą. To On jest moją radą. To On jest moją pomocą. Rozumiecie? Duch Święty jest moją radą. Duch Święty jest moją pomocą. To On mi daje przekonanie. Nie drugi człowiek. Nie zamieńmy tego nigdy. Niech nigdy żaden człowiek, tak, nie będzie obiektem twojej czci. To nie tak ma być. To nie tak. Bo będziesz w ogóle nie będziesz człowiekiem uwielbienia. Kiedy człowiek stanie w miejscu twojej czci, to będziesz miał problem z uwielbieniem. Jezus Chrystus jest obiektem naszej czci. Ja Go poznałam, On mnie wypełnił swoim Świętym Duchem, z Nim wywalam gnój z mojego życia, z szacunkiem podchodzę do Jego prawdy, ustanawiam ją, korzystam z namaszczenia, ponieważ to namaszczenie, które jest, ono też usługuje mi. Ono mi usługuje. Widzicie, co ja robię? Ja wielokrotnie sama na siebie ręce nakładam. Ja mówię, Duchu Święty, usługuj mi, układaj we mnie rzeczy. Wiem dużo różnych rzeczy, ale ja potrzebuję, żeby one się stały praktyką w moim życiu. One muszą się stać praktyką. Wiecie, nakładam na siebie ręce, mówię, niech to się układa we mnie. Ja chcę z tym współpracować. Nie jesteś sierotą. Nie jesteś sierotą i nie jesteś bezpański, żeby zawsze i we wszystkim lecieć do drugiego człowieka. Rozumiecie? Aczkolwiek mówię, to co mówię, bierzemy przez pryzmat całego nauczania, które jest u nas w Kościele. Kiedyś byłam na takiej konferencji dla kobiet i pewna usługująca usługiwała i powiedziała takie rzeczy,
Ja mówię, nie będą żony szanowały swoich mężów. Mówię, Boże, proszę Cię, niech ona coś na koniec, niech w ogóle to sprostuje, mówię, bo wiem, że będzie problem. I ona na koniec powiedziała coś takiego, nie zachęcam Cię do buntu, ponieważ bunt jest grzechem. Bunt jest grzechem. Tak? Bóg ustanowił urzędy i usługujących po to, aby czerpać z nich mądrość. Tak? Po to, aby czerpać mądrość. Ale nigdy żaden człowiek nie może stać w miejscu czci. Rozumiecie? Przeklęty ten, kto na człowieku polega. W ogóle człowiek Cię zawiedzie, to jest tak wyświechtany slogan. Ja kiedy się chrzciłam i podszedł do mnie pewien brat, bo w ogóle w Kościele Zielonoświątkowym jest taka kultura, że wiecie, ktoś tam zawsze coś dostaje, jakąś taką wystruganą deseczkę, tam jest wypisany jakiś werset, Biblię ładną z takim stempelkiem. Ja też to dostałam. I podszedł do mnie taki brat i powiedział do mnie, polegaj tylko na Jezusie. Nigdy nie polegaj na drugim człowieku, ponieważ człowiek Cię zawiedzie. I wiecie, zaraz następny człowiek do mnie podszedł, a to mówi tam slogan. Ale po latach chodzenia z Bogiem, dla mnie to nie jest slogan. Dla mnie to jest święta prawda. Na człowieku się zawiodę, na człowieku się mogę poślizgnąć, tak? Ale Duch Święty, o ile ja podchodzę do Niego z szacunkiem, z czcią, tak? To w ogóle On ma dla mnie najlepszą radę. To On jest moim pomocnikiem. Księga Izajasza 11:2. Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu. Przyjaciele, co to jest mądrość? Kiedyś w ogóle Paweł w liście do Efezjan modlił się, on modlił się o ducha mądrości i o ducha objawienia. I wiecie, to są mega w ogóle ważne rzeczy, tak? Że w ogóle o co chodzi z tą mądrością? Mądrość to jest umiejętność wykorzystania wiedzy i doświadczenia. Rozumiecie? Czyli jeśli my podchodzimy z szacunkiem do nauczania, które jest, tak? To znaczy, to jest właśnie ta mądrość. Boże, ja modlę się teraz o ducha mądrości i objawienia, aby ludzie umieli korzystać z wiedzy i z doświadczenia. Wiedza i doświadczenie, kiedy my je połączymy, tak? One będą przynosiły moc do naszego życia. One przynoszą moc do naszego życia. Inaczej, jeśli my nie podchodzimy do tego poważnie, to wiecie, to w ogóle to na nic są te rzeczy, które my słuchamy. Na nic. Ja wiem, że dzisiaj jest taki, wiecie, jakby przyjść, położę na Ciebie ręce, coś tam się stanie, wiecie, i tak dalej. Tylko ja na przykład widzę, że przez lata się rzeczy nie zmieniają. Obserwuję w moim życiu ludzi, na których kładłam milion razy ręce, uwalniałam namaszczenie, działy się takie rzeczy, że ja stać na nogach nie mogłam, rozumiecie? Ja w ogóle mówię, Boże, to w ogóle w kosmos można polecieć. A życie tego człowieka się nie zmienia. Dlaczego? Nie korzysta z mądrości, tak? Nie korzysta z tej mądrości i z tego doświadczenia. W ogóle ja do niego mówię, a on w ogóle ma olewczy stosunek. Wiecie, w ogóle arogancja na poznanie to jest grzech. To trzeba pokutować z takich rzeczy, ale też nie pokutować w taki sposób, że uklęknąć i powiedzieć, Boże, przepraszam Cię. Bo dla mnie pokuta to jest odwrócenie się od grzechu. Ja pokutuję i odwracam się od grzechu. Nie robię tego gestu religijnego, że ja po prostu klękam, tak? Boże, przepraszam Ciebie. Przepraszam Ciebie, ale odwracam się od tego i dalej tego robić nie chcę. Nie chcę przejść mojego życia w ogóle tak od tak sobie. Chcę wytyczyć kierunek, chcę w ogóle, aby to, co jest w eterze, aby mądrość i doświadczenie ludzi, tak, było mi ku pomocy. Niech to się w ogóle stanie mocą w moim życiu. Niech to będzie mocą w moim życiu. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Bóg chce przychodzić do Ciebie z radą, ale jest pytanie, czy Ty będziesz Go słuchał. Wiecie, miałam sprawę sprzed 19 lat. Byłam współoskarżona za zorganizowanie grupy przestępczej. W tej sprawie było wyłudzonych prawie 1 000 000 złotych. I prokurator dla mnie chciał rok i 6 miesięcy do odsiadki. Ta sprawa trwała bardzo długo. W 2007 roku weszła na wokandę, to znaczy, że zaczęła po prostu się odtwarzać ta sprawa. I my wtedy, kiedy modliliśmy się,
to Duch Święty przyszedł do nas z radą. On przyszedł do nas z radą. I chcę wam dzisiaj złożyć świadectwo, że to była rada doskonała, ponieważ Duch Święty się nie myli. Człowiek może się mylić, ale Duch Święty się nie myli nigdy. Kazał mi przyznać się do popełnionego czynu. I wiecie, ja niewiele z tym występkiem miałam do czynienia, aczkolwiek miałam. Miałam firmę, na którą to firmę zostały wyłudzone jakieś tam samochody i jakieś pieniądze. I tak naprawdę, co ja mam na swoje usprawiedliwienie? Wiecie, religijni ludzie mówili do mnie, wiesz, jesteś wolna. Ja wiem, daj spokój, ja wiem, że jestem wolna, to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby mądrze wyjść z tej sprawy. Ja wiem, że jestem wolna, to w ogóle nie o to chodzi, ale ja potrzebuję pomocy od Boga. Ja potrzebuję informacji od Ducha Świętego, indywidualnej informacji, co ja mam zrobić w tej sytuacji. I Duch Święty powiedział do nas, żebym poddała się karze. Więc pojechaliśmy na tą sprawę i ja po prostu stanęłam, powiedziałam, że były sytuacje, w których wystawiałam lewe zaświadczenie. I podpisywałam je swoim imieniem i nazwiskiem. W konsekwencji grupa przestępcza brała na moją firmę ekskluzywne samochody. Mogę do tego dorobić w ogóle teologię taką, że byłam zmanipulowana. Tak też powiedziałam. Powiedziałam potem o Jezusie, że jestem nowym człowiekiem, że narodziłam się z Bożego Ducha, że Boże, chorok na dwa w zawieszeniu. I podałam pewną kwotę do zapłaty. I chcę wam powiedzieć, że po wielu latach, 3 marca zapadł wyrok i ja dostałam rok na dwa w zawieszeniu i 4000 do zapłaty. Bóg jest moją radą. On jest moją pomocą. On jest moją idealną pomocą. Rozumiecie? On przychodzi do mnie w ogóle z niezachwianą prawdą. Pytanie, czy ja w to uwierzę. Wiele ludzi mi wtedy mówiło, nie rób tego. Poddanie dobrowolnie się karze w takiej sytuacji może w ogóle spowodować, że pójdziesz siedzieć do więzienia. Ja w ogóle kiedyś myślałam, że Artur siedział, mamy razem służyć, ja też może muszę siedzieć. Może jest miejsce, żebym się czegoś nauczyła. Nawet chyba kiedyś w pewnym kościele tak powiedziałam, pomóżcie się o mnie, bo ja chyba muszę iść siedzieć do więzienia. Wiem, że to było złe. Nie musiałam iść siedzieć do więzienia. Rozumiecie? Zapłacę 4000, przez 2 lata będę grzeczna. I wyrok mam w zawieszeniu. Rozumiecie? Chciałabym, żebyście w ogóle odnosili się z szacunkiem do Ducha Świętego. To On, w ogóle wiecie, to On jest twoim pomocnikiem. To On jest twoim pomocnikiem. Mamy się kochać, tak? Jesteśmy wzajemnie zasilającymi się stawami. Często w ogóle mówię, Boże, wiecie, że my w ogóle wszyscy nie będziemy tacy sami. Wiecie? Bo gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, to byśmy nie potrzebowali siebie nawzajem. Jakby grzechu był taki jak ja, to ja bym nie potrzebowała Grześka. Ale on nie jest taki jak ja, a ja nie jestem taka jak on. Dlatego możemy być wzajemnie zasilającymi się stawami. I tak jest wzajemnie, w ogóle ze wszystkimi nami. Gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, rozumiecie? To byśmy, to ja w ogóle nie wiem, co to by było. W ogóle chyba nie byłoby spotkań. Nie byłoby spotkań. Nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest inny. Ale każdy z nas został powołany do tego, żeby rozpoznać Ducha Świętego w swoim życiu i żeby Ducha Świętego w swoim życiu słuchać. Wiecie, mam koleżankę, Beatkę z Nasielska. Mam nadzieję, że Beatka. Beatka w ogóle wielkimi krokami zmierza, żeby wychodzić na środek i składać świadectwo. Bardzo bym tego chciała, ponieważ jest dla mnie świadectwem, przeżywa prawdziwe rzeczy z Bogiem, przeżywa, w ogóle słucha Ducha Świętego, wiecie. Ja jej pokazałam pewne, pamiętam jak z nią siedziałam pierwszy raz w knajpie, ona piła piwo, a ja jej wtedy opadałam o Jezusie, mówię Beata. I ona mnie wtedy nie rozumiała, dzisiaj nie rozumie. I wiecie, ja ją cały czas kierowałam do Jezusa, nigdy nie kierowałam jej do siebie. Mówię, jak czegoś nie będziesz wiedziała, to przyjdź do mnie, ja cię naprowadzę. Ale generalnie ja ją naprowadzałam cały czas na Jezusa. Bo w ogóle wiecie, ja kiedyś przed Bogiem powiedziałam tak, chcę być między innymi też naczyniem doniesienia Twojej chwały. Tak? Chcę być naczyniem doniesienia Twojej chwały. Chcę nieść Twoją chwałę. Chcę, aby ludzie znali Ciebie, nie tylko mnie.
nie tylko Agatę Cyreńską, która wyszła z jakichś dziwnych historii w swoim życiu, tak, i opowiada Jezusa. Chcę, aby wszyscy ludzie, którym usługuję, aby uwielbili swoim życiem Jezusa. Taki jest mój cel. Chcę, aby ludzie poznawali Jezusa przeze mnie. Ale żeby to Jemu właśnie oddawali chwałę. I wiecie, kiedy ona słucha głosu Ducha Świętego, to Duch Święty przychodzi do niej z nietypową radą. I wiecie, takich rzeczy nie usłyszymy od drugiego człowieka. Wiesz, drugi człowiek powie ci jakąś tam w ogóle, wiesz, zasadę, tak? Ale wiecie, jak to jest. Jeśli coś nie jest twoją pewnością, jeśli ty czegoś nie robisz przez wiarę, to tak naprawdę to w ogóle to jesteś obciążony. Wiesz, mamy robić rzeczy przez wiarę. I jak Duch Święty do ciebie mówi, tak? To ty w ogóle, ja znam prawdę. Wiecie, Duch Święty jest naszym najlepszym pomocnikiem. Ja doświadczam w Jego życiu, w swoim życiu Jego pomocy. On mówi do mnie takie rzeczy, czego nigdy bym nie usłyszała od człowieka. Człowiek nie byłby w stanie mi pomóc, ale kiedy ja mam jakąś trudną sytuację w moim życiu, to ja się zwracam do Niego. Ja do Niego się zwracam. Jednocześnie powtarzam, korzystam z nauczania, tak? Ja jestem żoną Artura, ale ja korzystam z jego nauczania. Ja ze swojego nauczania korzystam. Kiedyś zastanawiałam się, jak to jest, że namaszczenie usługuje człowiekowi. Ja to, co robię, usługuje mi. To mi usługuje. Mi to po prostu usługuje. Wiecie, ja nakładam na ludzi ręce, tak? I to mi usługuje. Ja prowadzę uwielbienie i to mi usługuje. Ja w ogóle tak rozumiem Jezusa, w ogóle tak rozumiem chodzenie z Bogiem, tak? Nie ciągle, wiesz, przyjdź, połóż na mnie ręce, tak, położę na ciebie ręce, ale bardzo bym chciała, abyś zaczął korzystać w ogóle z prawdy, która jest uwolniona. Zobaczcie, modlę się o ducha mądrości i objawienia, abyście wiedzieli, jaka jest wasza, w ogóle, jakie jest wasze powołanie, jakie jest wasze powołanie. Kiedyś dostałam od Boga takie słowo, że jesteś liderem swojego objawienia. Wiecie, że mnie na przykład pewne rzeczy nie interesują. Ja się pewnymi rzeczami nie interesuję. Mnie na przykład nie interesuje krawiectwo. Również nie zdobywam tej wiedzy w temacie krawiectwa. Dlaczego? Dlatego, że ja z tej wiedzy korzystać nie będę i ona w moim życiu zamieni się w gnój. Ona będzie gnojem w moim życiu. Ale żebym ja była drożna, tak? To ja nie mogę być obciążona. Czyli ja się nie obciążam sytuacjami i informacjami, których ja w ogóle nie jestem w stanie użyć. Wiecie, na przykład uczę się grać na flecie. Robię to już kilka miesięcy. Udaje mi się już wydobywać z niego jakiś dźwięk i umiem grać pół jakiejś tam piosenki. Ale ja na przykład to robię, bo ja znam swoje powołanie. Innych rzeczy nie rozważam, bo one mi są niepotrzebne. Nie pędzę na wszystkie spotkania, które są w kościele, bo ja znam swoje powołanie i one mi nie są potrzebne. Rozumiecie? Znajomość swojego powołania powoduje to, że jesteś również odporny na gnój. Bo kiedy ty wiesz, kim jesteś i między innymi, bo w ogóle wiecie, jakby to chodzi o to, że to Duch Święty te rzeczy pokazuje. Kim jestem, Boże? Powiedz mi, kim jestem. Na przykład, nie wiem, kucharzem. Tak? Skoro jestem kucharzem, to nie idę na spotkania, w ogóle nie wiem. Nie idę na pewnego rodzaju spotkania. Dlaczego? Ponieważ ta informacja, ona mnie obciąży, bo ja i tak z tej informacji nie będę korzystać. Ta informacja może w pewnym momencie stać się w ogóle ciężarem dla mnie. Tak? Rozważam tylko to, co jest dla mnie dobre. Kiedy polegasz na Duchu Świętym, Jezus jest uwielbiony. Tego się, wiecie, jak gdyby, tego się nie da przekazać przez nałożenie rąk. Naprawdę. Te rzeczy trzeba zacząć praktykować. Trzeba mieć relacje z Bogiem. Trzeba się w ogóle do Niego zwracać z różnymi rzeczami. Wiecie, w ogóle my tak naprawdę powiedzieliśmy już bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy. A teraz należy korzystać z tego wszystkiego. W ogóle zadać to pytanie Bogu w ogóle. Boże, kim jestem, tak? Duchu Święty. Jeśli w ogóle nigdy nie zbudowałeś z Duchem Świętym relacji, tak? To zacznij tę relację budować dzisiaj. Bo chcę Cię znać. Chcę w ogóle, żebyś był moją radą, żebyś był moją pomocą. Oczywiście to nie wyklucza, że ja
nie idę i kogoś tam o coś nie pytam, idę i pytam, bo jeszcze raz mówię, bierzemy to przez całokształt całego nauczania. Idę i pytam, ale przede wszystkim przychodzę do tego, który jest ponadczasowy. Duch Święty jest ponad czasem, ponad każdym wydarzeniem. Rozumiecie? On ma dla ciebie odpowiedź w trudnych sytuacjach twojego życia. Jest ponadczasowy, nie jest związany czasem. On nie jest związany czasem. On ma dzisiaj dla ciebie ponadczasową informację. Ponadczasową pomoc dla twojego życia. Duch Święty to jest ten, który wprowadza cię, tak? On cię wprowadza w prawdę. On jest duchem prawdy i on cię wprowadza w prawdę. On cię wprowadza w prawdę. Wiecie, ja najwięcej też i przełomów w moim życiu i tego w ogóle, co się dzieje, tak? Ja w ogóle ufam Bogu. W ogóle mówię, kurczę, ale zajawka. Nie widzę Boga, ale w ogóle ufam Mu, tak? I widzę to, co to przynosi do mojego życia. To przynosi do mojego życia przełom. To przynosi do mojego życia namaszczenie. Wiecie, że to, co między innymi robię na uwielbieniu, ja słucham Ducha Świętego. Chcę być wrażliwa na Jego głos. Chcę być wrażliwa na Jego szept. Przychodzi jakaś informacja, tak? Ja się w ogóle temu przysłuchuję. I ja to robię. Ja to po prostu robię. Byliśmy teraz w szkole na, wiecie, co jakiś czas jakąś tam profilaktykę robimy w szkole, a i byliśmy też teraz z półtora tygodnia temu. I podeszłam do pani pedagog, właśnie na głos Ducha Świętego. Mam impuls. Duch Święty do mnie mówi, podejdź do pani pedagog i zaproponuj jej spotkanie. I wiecie, chodzi o to, że nie będziesz w tym chybiał, kiedy będziesz słuchał głosu Ducha Świętego, kiedy będziesz w ogóle taki wrażliwy na Jego głos, oczywiście tego się uczymy, tak? Kiedy będziesz wrażliwy na Jego głos, to zobaczysz, co to znaczy, w ogóle nie będziesz chybiał, nie będziesz chybiał. I wiecie, ja w ogóle podchodzę do pani pedagog i mówię, i to jest w ogóle, ja się nie spinam, bo w ogóle moja służba nie przynosi mi spinki. Ona mi w ogóle spinki nie przynosi, ona mi przynosi wolność, ona buduje mnie. Ona mnie błogosławi. Ja nie wiem, co to Artur nieraz mówi, ten tekst, jestem wolny jak sanki w maju. Chyba też tak się czuję. Że to, wiesz, no to czuję wolność, bo nie zależy mi na pewnych rzeczach. Wiesz, znam Boga, w ogóle jest we mnie, w ogóle to, co robię, usługuje mi. W ogóle i mogłabym już w ogóle teraz odejść, zakończyć i powiedzieć amen i w ogóle wiecie. W ogóle wiesz, Boże, amen jesteś w ogóle. I posłuchajcie, jak podchodzę do tej pani pedagog, czy chciałaby pani zorganizować, mówię, spotkanie dla trudnych dziewczyn i łatwych, nie wiem. Na szybko jej opowiedziałam swoje świadectwo. Ona aż przekleła i mówi, ku. Mówi, a dla ilu osób byś przyjechała? Ja wiem, nawet dla jednej. Tak? Ja wiem, że tak. To mówi, ja zorganizuję miejskie spotkanie. Rozumiecie? Kiedy słuchamy głosu Ducha Świętego, nie chybiamy. Nie chybiamy. Nie ma takiej opcji. Oczywiście wszyscy się tego uczymy. Ja też się tego uczę. Bo wiecie, nie ma takiej osoby, która pochwyciła. Ktoś, kto powiedział, że pochwycił, to tak naprawdę zamknął się w ogóle na... Zamknął się na prowadzenie Ducha Świętego. Ponieważ nikt z nas nie pochwycił. Wszyscy uczymy się słuchać głosu Ducha Świętego, tak? I wszyscy uczymy się tego, aby umiejętnie korzystać z mądrości i z doświadczenia ludzi. Wiecie, w ogóle ja jestem w ogóle zaskoczona tym, co robi Bóg. Jestem mega tym zaskoczona. Naprawdę, to w ogóle Bóg mnie zadziwia. On po prostu mnie zadziwia. Wiecie, w ogóle fundamentem twojego działania, w ogóle twojej służby i tego, co ty w ogóle robisz, tak? Musi być miłość do Jezusa. Musi być miłość do Jezusa. Bo jak będziesz kochał Jezusa, to będziesz się zgadzał ze wszystkim, co On do twojego życia przynosi. To jest tak, że prawda, która przychodzi do twojego życia, ona nie jest łatwa, tak? Nie jest łatwe zobaczyć jakieś elementy gnoju w swoim życiu, tak? I wiesz, powiem ci tak, jeśli nie słuchasz głosu Ducha Świętego, to na 100% powie ci o tym człowiek. Więc lepiej jest słuchać Boga, niż usłyszeć to od człowieka. Człowiek ci może tylko, wiesz, tam coś na potwierdzenie przyjdzie i coś tam ci powie, wiesz, to jakaś tam mała kubka jest do jeszcze podważenia. Podważamy tą kubkę i idziemy dalej, nie? Chyba nic już nie chcę wam powiedzieć.
Ja uwielbiam namaszczenie. Ja byłam zdepresjonowanym człowiekiem w świecie i uwielbiam namaszczenie. I ja jestem też człowiekiem, który kocha prawdę. Bo kiedy pokochałam Jezusa, pokochałam też Jego prawdę, tak? Ja współpracuję z Jego prawdą. Często jest tak, że nie są jakieś tam miłe informacje, które Duch Święty przynosi do mojego życia, tak? A ja uczę się współpracować z tymi rzeczami. Uczę się z nimi współpracować. Wiecie, jestem w ogóle, ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Słuchanie głosu Ducha Świętego powoduje to, że jesteś, w ogóle czujesz się bezpieczny, w ogóle wiesz, w ogóle znasz Pana Panów i Króla Królów. Znasz Pana Panów i Króla Królów. W ogóle ludzie lubią komplikować chrześcijaństwo, Ewangelię i tak dalej. A Ewangelia jest mega prosta i chrześcijaństwo jest mega proste. Kiedy mówię do Ciebie, rozważ hipopotama, to rozważ hipopotama. Nie kombinuj, nie rozważaj konia. Rozważ hipopotama, bo właśnie tym hipopotamem chcę Cię rozśmieszyć. Dziś tego potrzebujesz. Rozważ tego hipopotama. Wiecie, w ogóle dobrze jest się tego uczyć. To jest w ogóle prostota Boga. Prostota Boga. Przecież w ogóle Bóg nie jest skomplikowany i mówi do nas proste rzeczy. I Duch Święty też nie mówi do nas skomplikowanych rzeczy. Wiecie, w ogóle On mówi do mnie tak, że ja Go rozumiem. Ja człowieka czasami nie rozumiem, ale rozumiem Ducha Świętego. Człowieka czasami nie jestem w stanie zrozumieć, ale Ducha Świętego rozumiem, ponieważ On bada głębokości moje i On do mnie w ogóle przychodzi zawsze z trafioną informacją. Zawsze z trafioną informacją. Kiedy będziesz robił proste kroki, to będziesz mu coraz bardziej ufał. Ale nie robienie kroków, to jest to, wiecie, nie ma takiej opcji, że potem Bóg coś powie do ciebie, wiecie, wielkim głosem i ty też nie będziesz wiedział, że to jest Bóg. I też nie będziesz wiedział, że to jest Bóg. Wiecie, wiele rzeczy dzisiaj w ogóle w chrześcijaństwie jest pomylonych, tak? W ogóle zamiast Jezusa człowiek stanął w centrum. To jest powalone, to w ogóle... Również i przebudzenie, które przyjdzie, ja wierzę, że przyjdzie. My pracujemy na przebudzenie, ale ono przyjdzie. Ludzie zaczną się przebudzać. Między innymi wywalanie gnoju spowoduje to, że będziesz lekki. Że będziesz lekki i ta prawda w ogóle będzie mogła w ciebie wchodzić. To przebudzenie też spowoduje to, że rzeczy się będą prostowały. One się będą prostowały. Bóg będzie dotykalny dla ludzi. Bóg będzie w ogóle taki dla ludzi, wiecie, jak gdyby... Mnie to czasami zadziwia. Mówię, Boże, to jest takie proste w ogóle, że aż głupie. Takie proste, że aż głupie. A czemu tak to ludzie komplikują? Czemu ludzie komplikują w ogóle rzeczy? Wiecie? Przychodzi jakaś informacja i człowiek natychmiast bierze na warsztat. A czy to od Boga? A jak to zrobię? To co powiedzą inni? A jak się przewrócę i będzie mi widać brzuch? A jak w ogóle na przykład upadnę i na przykład w kogoś uderzę i wybiję sobie zęba? Nie bój się. W ogóle nie bój się. Wczoraj w ogóle taka jedna kobieta upadła i leżała twarzą w butach mężczyzny. On miał brudne buty, ona miała nos przy jego bucie i w ogóle ją to nie interesowało. W ogóle nie trzeba tego rozważać, wiecie, w ogóle nie rozważajmy Ducha Świętego. Kiedy On przychodzi do Ciebie, kiedy On przychodzi do Ciebie z radą, z pomocą, tak? Uwierz Mu, zaufaj Mu. Wiecie, że w ogóle Bóg nie ma dla nas innej pomocy. Dał nam Ducha Świętego. Dał nam Ducha Świętego, żebyśmy nauczyli się współpracować z Nim. Wstańcie, pomodlimy się. Ojcze, ja dziękuję Ci za namaszczenie. Ja dziękuję Ci, że wtedy, kiedy my wznosimy do Ciebie swoje ręce, Ty przychodzisz do nas. Ja dziękuję Ci, Duchu Prawdy, dziękuję Ci, Duchu Mądrości i Objawienia, że działasz w ludziach. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za każdą decyzję, którą ludzie będą podejmować, Ojcze. Ja dziękuję Ci za tą nową przestrzeń, Ojcze, która Ci została stworzona. Ja dziękuję Ci za namaszczenie, które Ci zostało uwolnione, Ojcze. Ojcze, ja modlę się teraz, aby ludzie, Ojcze, mieli łatwość pracy, Ojcze, na Twoim namaszczeniu. Powiedz tak, Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś moim pomocnikiem. Postanawiam ufać Tobie i mieć z Tobą relację.
Hallelujah. Hallelujah.